Cześć wszystkim, Papa z Posteria, dwójka, dzień 17. Zaraz zobaczymy, co z małego jest. Zmieniam farbę, żeby na trochę było zmian. Przyspieszacze, ale... Można poczekać z kupowaniem tego. Przyszła SUE. Nic więcej nie będzie. SUE. W sumie nie ma potrzeby wstawiać chlebka. Makarony nie są na talerzu. No i tak ono ostygnie. Do tego momentu, do czego czasu, aż wyciągniemy makaron z wody i wyłożymy na talerz. Don. Trochę jaśniej się tu zrobiło, nie? Bo od tych startowych far na podłogę i na ścianę było bardzo, bardzo jasno. Bardzo ciemno było. A tu jest jaśniej. Tak dla zabawy wsadziłem tego do tostera. Skoro i tak ciebie był ostek, to tak to można sobie wytłumaczyć. Dla zabawy. Skorzystać z tego tostera. I tak z niego korzystamy, żeby po prostu zrobić coś do przodu. Ale jeśli nie ma takiego, nie sensu ani potrzeby. Aha. Właśnie widzieliśmy, jak Penny sobie dochodzi do miejsca. Penny w ogóle lubi. Penny lubi chili pest. Tak, to jest 3. Znaczy, pierwsze zamówienie. Zamówienie SUE. A, w zasadzie to trochę źle to kładę chyba. Zobaczymy, jak to ocenią. No tego nie przyspieszę. A te muszelki już mogę. Kto jest Big Pauli? A, Big Pauli. Też lubisz chili fest? Drugą gwiazdkę będziesz miał. I tu mi makarony się odezwały, jak ja nie mogę ich wyłączyć. Mam nadzieję, że nie spadną punkty z gotowania. Ok, teraz szybko jedyneczka. No tak, źle to jest ułożone. Nie wsadziłem chleba do testera. Mozzarella. Teraz pieczareczki. Okej. Okay. Nie ma klient? No nie ma. Czasami jak nie ma, nie odebrałem zamówienia, to wydaje mi się, że klienta nie ma. Znaczy klient jest, ale mu zamówienia nie wziąłem. Dawan i Ninjoy. Nie zrobiłem w końcu tych makaronów dla Big Pauliego, nie? Okej, okay, to jest 2, czyli to. Jak tam Taylor? Perfekt, się nie udał. 30 raz ten sos. Pomidorowy, marinara. Tak, to jest ten sos. Bo widzę, że mam tutaj 5, a ja robię 3. Czyli Penny. Zamówienie to jest. Penny siedzi pod tym adresem. Ok. Jak już tu zajrzałem, no to przyspieszmy i wymieszajmy. Teraz pieczarki. Ok. Kahuna.
I kolejne te same makarony. Szybko trzeba to wydać, zanim ostygnie. Nie trafiłem. Nie będzie gdzieś tutaj... No właśnie. Chciałem to powiedzieć. Nie będzie gdzieś tutaj stratnych punktów. No, były stratne. Były stratne i to w tych łatwych miejscach. No, build nie jest łatwym miejscem, ale czekanie i kuk... No to już jest łatwo. Łatwo tam o stówki. Po prostu z tą stówką z gotowania nie wyszło, bo za późno zamieszałem. Można było wziąć taką ewentualność pod uwagę, że się coś w tym zamówieniu może nie zgadzać i będzie klient niezadowolony z tego miejsca. Znaczy może być niezadowolony z gotowania, tak? Co się akurat okazało prawdą. Nie, chociaż była ucieszona z zamówienia, no to tam za to gotowanie punkty ucięła. Wieczoreczka, pięknie. Okej, teraz to prześlijmy. Next. Czwóreczka leci. Zaraz wstawimy. Zaraz wstawimy te. Klepek do. Piątki i szóstki. Myślałem, że tylko szóstki. A pod piątkę już się chlebek ostygł. Okej, kahuna. Kruszyda. Ostatni dzień, kiedy te papryczki nakładam. Dzisiaj wybijamy rank 11. Nie muszę się z tym ukrywać, że wiem, co po tym ranku następuje. Przecież wszyscy to wiemy, nie? Chyba, że ktoś gry nie zna, no to wtedy tego nie wiem. Ale myślę, że wszyscy, co oglądają u mnie odcinki, to znają grę w ogóle. Widziałem żółty kolorek, to od razu wyrzucamy i poprawiamy, żeby był pomarańczowy kolorek tutaj. I wykorzystajmy ten przyspieszacz, który bardzo ładnie działa w tym testerze. Bardzo nam skraca robotę, nie? I pięknie, około 8 minut i już jesteśmy po dniu 17. Dokładnie 8 minut. Wychodzimy z tego dnia. Rank 11. Mamy 1382 punkty. Zobaczymy, co tam się pokaże, jak zagramy w tą gierkę. Jaką nagrodę mamy z tego? Farbę. Okej. Tam mam napisane, że fioletowa i czarna. O, sam reload. No i czyli samo chyba będzie na następne. Na następny dzień. Do zobaczenia. Cześć.